Witam wszystkich serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnych przygód w grze Wiedźmin 3 Krew i Wino. Znów jesteśmy na rynku Bokler, stolice tu są rozwiązać, no tym razem jakąś lekką misję, przynajmniej patrząc na jej poziom. Bohater narodowy, no kto by nie chciał nim zostać. Odejście. Prezentacja pomnika Reginalda Dobry zostaje zawieszona do odwołania. Wino. Jak to zawieszona? Cały dzień tu jechaliśmy. Oszust! Oddawaj pieniądze za bilety! Wasze bilety nie tracą ważności. Czekajcie cierpliwie na wznowienie ekspozycji. Oho, o co tu chodzi? Z kim się pobić, czy jak? Proszę się rozejść. Prezentacja pomnika została odwołana. Co tu się dzieje? Święty Lebiodo, miej mnie w swojej opiece, bo nie zdzierżę. Mówię chyba wyraźnie, nie ma dziś pokazu. Poczekaj, ty jesteś ten słynny wiedźmin Geralt z Rivii? Chyba mam dla ciebie robotę. Widziałem ogłoszenie. Chodzi o jakiś pomnik? Sprawa jest bardzo delikatnej natury, ale dobrze zapłacę. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Zainteresowany? Dobrze zapłacę, słowo klucz było. Pewnie. No dalej. Opowiadaj, co z tą rzeźbą. Jakby ci to... Jeden obraz znaczy więcej niż 1000 słów. Chodź ze mną. Pokażę ci. No, i co powiesz? Oto i on. Nasza duma. Reginald Dobry, niezrównany kochanek, niepokonany szermierz nad szermierze, a do tego jedyny w swoim rodzaju wirtuos gry na harfie. Wirtuos, dobra. No i co z nim? Jakby to ująć, ukradli mu jaja. Zaraz. Ukradli jaja? Posągowi? To nie jest byle jaki posąg. To jedyna autentyczna i certyfikowana kopia, do której wykonania Reginald użyczył odlewu własnych genitaliów. Dzięki temu każdy, kto je pogłaskał, zyskiwał niesamowitą, miłosną witalność. Każdy z opłaconym biletem, no oczywiście. Wiedźminie, musisz odzyskać te jaja. A to takie jaja. No ładnie, opowiedz mi więcej o Reginaldzie Dobry. Zaintrygowałeś mnie. Opowiedz jeszcze o tym Reginaldzie. Długo by gadać. Według legendy razem z architektem Faramondem projektował Bokler. Robi wrażenie. A konkretnie to precyzyjnie zaplanował ścieżki potencjalnych ucieczek dla przyłapanych kochanków. Potem sam wielokrotnie z nich korzystał. Nie ze strachu, ale po to, by nie musieć zabijać rywali w pojedynkach. No okej, dobra, zacznijmy nasze dochodzenie. Bez jaj może być to dość ciężkie, no ale spróbujemy, jakoś damy radę. Są jacyś podejrzani? Biorąc pod uwagę, jakim skarbem są jaja Reginalda, to mógł być właściwie każdy. Kto nie chciałby ich mieć na własność? Aha. Wiesz, kiedy dokonano kradzieży? To musiało stać się najwyżej kilka godzin temu. Jeszcze niedawno oprowadzałem ostatnią grupę i jestem pewien, że jaja były na miejscu. No to przydałaby się lista obecności z ostatniej grupy. Rozejrzę się tutaj. Muszę się tu rozejrzeć. Może znajdę jakieś ślady. Zrób wszystko, co uważasz za słuszne, ale błagam, odzyskaj jaja Reginalda. Cała turystyczna gospodarka Bokler na nich wisi. Spokojnie, Reginaldzie, spokojnie. Niedługo będziesz cały i zdrowy. No ładnie, to co? Pogłaskamy go. Tylko po czym? Wyraźne ślady piłowania. To była bardzo precyzyjna kastracja. Zdecydowanie tak. Czy co, jakiś chirurg? Ma się tu zjawiać, aż w kamieniu to nie bardzo. Dobra, co tu mamy? Drzwi to raczej nie są dobrym tropem, ale coś jeszcze tu powinno... Oho! Zaschnięta plamka krwi. Spokojnie.
Spokojnie. Niedługo będziesz cały i zdrowy. Czyli nie do końca precyzyjna robota. No dobra, coś tu jeszcze leży. Jest i narzędzie zbrodni. Diamentowy brzeszczot. Mhm. Uda się. Uda się, tak. Gaduła. Przeszkadzasz w dochodzeniu nam, kolego. Na gwoździu wisi kawałek płaszcza. Mocno spryskany wodą kolońską. Zapach powinien prowadzić do złodzieja. Wiedźmin tak, taki piesek trochę. Wystarczy, że coś powącha i później już po zapachu może lecieć. Okej. No dobra. A tu coś więcej takich pił jest. Mhm. Prawo, lewo, prawo. Znaczy to drugie prawo, czyli lewo. Okej, lecimy. W gruncie rzeczy w środku dnia tak trzeba przyznać, że trochę trudniej jest zlokalizować ten unoszący się zapach, ale myślę, że chyba damy radę. Kojarzy się z takim winem. Okej. Okay. A, i wracamy. Na początek tak zaczęliśmy, ale jeszcze na szczęście nie kończymy. No właśnie, teraz to tego Wiedźmina powinno być dużo. O, ładna melodia, tak, to dla zmyłki. Wiedźmina powinno być dużo. Zakończyłem też swoje wieczory kawalerskie, zaległości w pracy, więc możemy się częściej spotykać w tych grach. No i mam nadzieję, że będzie też przyjemnie. Sporo tych misji pobocznych nam jeszcze zostało. Z tego co widziałem, to w ogóle odnowiła nam się tablica ogłoszeń. Znów jest pełna nowych informacji, nowych próśb od tutaj lokalnych mieszkańców. No gdzieś jakieś jaja chyba w użyciu mogą być czasem. Zapach prowadzi do tych drzwi. Dobrze, że chociaż ciepło jest. Aha. O, widzę, że przeszkadzam. To nie jest to, na co wygląda. Słowo honoru. No, potknąłem się. A ona już tam leżała. Psst! Hughes, to nie on. Ja przysięgam. To wszystko nieszczęśliwy zbieg okoliczny. Co? Poczekaj! To nie jest mój mąż. Że co? Nie! Nie twój mąż? Kim jesteś i co robisz w moim domu? Natychmiast się wynoś, bo wezmę straż. Sam Hugh Hefner. No, grzeczniej trochę. Chcę tylko porozmawiać, tylko pogadać. Może się jakoś dołączymy. Chociaż nie wiem, czy chciałbym to oglądać. Uspokój się. Chcę tylko porozmawiać. Wydaje mi się, że nie mamy o czym rozmawiać. Ależ wprost przeciwnie. Mamy, mamy. Muszę przyznać, że jesteś w znakomitej formie, jak na swój wiek. No, zdrowe odżywianie i lampka wina z rana świetnie konserwują. To ciekawe, naprawdę ciekawe. A słyszałeś może kiedyś o posągu Reginalda Dobry? Każdy w tym mieście o nim słyszał. Reginald to nasz bohater narodowy. Ho, ho. No ładnie, ładnie. Rzeczywiście. Skoro jesteś tak świetnie poinformowany, to może wiesz, kto ukradł mu jaja? Ja wszystko wyjaśnię. To... Rosalinda? Wiem, że tam jesteś. Ty i ten twój gach. No nie... Jeszcze on? To naprawdę nie jest mój dzień. Mam cię, parchu! Stawaj do walki, ty! Zaraz, co tu się dzieje? Co za Linda? Jednego jeszcze mi ci wybaczył. Ale dwóch! Zaraz, zaraz. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Masz mnie za naiwnego? Zaraz się oduczę dobierania się do cudzych żon. To skomplikowane, tak? Nie będę dwa razy powtarzał. A może po prostu odeślemy go do domu. Wracaj spokojnie. Nie mam na to czasu. Wracaj do domu. Tak. Tak będzie lepiej. Ja... Nic tu po mnie.
Nie wiem, kim jesteś, ale gdyby nie ty, to byłoby ze mną krucho. Dzięki. Dzięki za ratunek. To teraz może porozmawiajmy. Rosalindo, kochanie, bardzo cię proszę, zostaw nas samych. No dobrze, przyznaję się. To ja ukradłem te jaja. I nie uwierzysz, one naprawdę działają. My z Rosalindą dzisiaj, wyobraź sobie, już 3 razy. 3 razy? Robi wrażenie. No nie? W moim wieku to więcej niż przez ostatnie 10 lat. Mimo wszystko ukradłeś te jaja i musisz je zwrócić. Słuchaj, a może się jakoś dogadamy? Zostaw mi jaja. Ja ci zapłacę. Nie daj się prosić. Dzięki nim znowu czuję się młody. Mogę ci je pożyczyć, nic z tego. Zgoda. No może pożyczymy mu, tak? To 2 pieczenie na 1 ogniu, chyba najlepsze wyjście. Może mogę ci je, powiedzmy, pożyczyć na jeszcze 1 dzień. Co ty na to? 1 dzień to co najmniej kolejne 3 razy. Umowa stoi. No i jak pięknie. No dobra, poczekaj 1 dzień, to na... Aha. Można im przerwać to albo podejrzeć? Zamknięte. No niestety. No to poczekamy ten dzień. Nawet dwa. I nie korzysta z nich już. No, czyli słowny jest. Tylko przez dzień z nich korzysta. Nie mogę w to wierzyć. Aha. O kolego, myślałem, że do samego końca, do ostatniej minuty skorzystasz z ich mocy. Wróciłem. Cii, nie tak głośno. Obudzisz ją i znowu będzie chciała. Kogo obudzę? Rosalindę? Nie. Luizę, jej kuzynkę. Ona ma niewyczerpany apetyt. A ja już nie mogę. A co z tego, że głowa chce, jak ciało już nie daje rady? Ostatnim razem to myślałem, że serce nie wyskoczy. Masz, weź te jądra i niech lebioda macie w opiece. Będzie ci to potrzebne. To może nimi odniesiemy jeszcze, skoczymy na chwilę do jen. Byśmy zobaczyli, czy... Serce mi pęka z nadmiaru pięknie. O, jak pięknie. Byśmy zobaczyli, czy działają, tak? Tak je opisują. No ale okej. Okay. O, i tu jest wspomniana... Tak, Hughes tutaj też? Urodzić się tu są, to urodzić się pod szczęśliwą gwiazdą. Wszędzie te same głosy słychać. Okej, okay, tu widzę, moglibyśmy skoczyć na piwko, ale misja czeka. Najpierw trzeba na nie zarobić, żeby później spić. Naważymy trochę piwa i... Zobaczymy, co z tego będzie. Kuratorze, mamy coś dla ciebie. Jak? Udało ci się odzyskać jaja Reginalda? Proszę, odzyskałem je. Niech mnie lebioda uściśnie, to naprawdę one. Mam nadzieję, że ta drobna nagroda odpowiednio wyrazi moją wdzięczność. Wpadnij też jutro na uroczyste odsłonięcie i pogłaskaj Reginalda zupełnie za darmo. Niech stracę. Ładna melodia. Okej. Ścieżki przeznaczenia. Ścieżki przeznaczenia. Jakaś nowa misja nam się pojawiła. Chyba, że ścieżki przeznaczenia to było to, co ostatnio wykonaliśmy. Jeszcze zobaczę. Aha. Honor. Udowodniliśmy swój honor. To już tylko waleczność została. To waleczność myślę, że w jakimś turnieju. Zobaczymy jeszcze, co tu będzie. No właśnie, turniej
pięściarskie może tu by się udało, ale to będzie pewnie jakaś dłuższa zabawa. No dobra, przyjdziemy tutaj jutro pogłaskać jaja. Zobaczymy, czy to będzie rzeczywiście tak się tu będzie działo, jak obiecał. No to jesteśmy. Dzień później i co? Dotknij. Aha. Nie mogę uwierzyć, że to robię. Ładna melodia. A mamy jakieś wzmocnienie. Tylko teraz tak, jak to sprawdzić, co ono daje? No niestety nie podejrzę się tego, ale coś dostaliśmy na godzinę, tak? Jakąś wyjątkową moc. Okej, poczekaj na okazję, żeby udowodnić swoją waleczność. Myślę, że odpalimy w takim razie... Gwint nie, gwint raczej nam waleczności nie pokaże, ale turniej pięściarski może wydawać się dość ciekawy, więc skoczymy w tym kierunku. Jedna walka w tym odcinku, a resztę w następnym. Myślę, że tak to wykonamy. Teraz jak pogłaskaliśmy jaja, to będziemy naprawdę, mam nadzieję, że nabuzowani testosteronem i coś tu wyczarujemy. O właśnie, do wyjścia musimy iść, do wyjścia wejścia, no właśnie, bo może... Gdzie jest ten tu kolega? Reginald Dobry powrócił! Nie możecie tego przegapić! Bilety tylko u mnie! Okej. I biznes idzie. No właśnie, mam nadzieję, że po tych jajach to będziemy naprawdę walić tymi pięściami. Oho! Od zawsze marzyłam, żeby wybrać się na północ. A, na północ. Myślałem, że teraz wszystkie dziewczyny na nas tutaj lecą. Żebrak. A ty, kobitko, coś powiesz? A nie, staruszka, to nie, to nic nie mów lepiej. No dobra, najbliższa bijatyka, gdzie się z tej strony się kryje. A może w ogóle trzeba... ...do walki z niesamowitym szczotą. Jego język rani tak samo jak pięści. Dorośli mężczyźni, wiedźminie, popiszesz się swoją ranniką? Bardzo chętnie. Jak mu zabraknie języka w gębie, to go powalę jednym ciosem. Okej. Okay. Zastanawiam się, czy teraz jak pogłaskaliśmy, to ja bym nie szło na przykład księżnej odwiedzić albo coś, tak to? Nie wykluczam. Żebyś ty się, chłopie, zaraz srogo nie zdziwił. Tu się, uważasz, wiesz, liczy intelekt, a nie sama siła. Szczota to nie jest zwykły zawodnik. Okej. Okay. Chcę wziąć udział. Szczota, tak to? Szczota? Nigdy nie słyszałem takiego imienia. Niepomianie należy oceniać wartość przeciwnika. Pan Szczota to waleczny rymarz, a sile jego ciosów dorównuje tylko celność ripost. No to bardzo chętnie z kimś takim wezmę udział. Jakiś zakład, coś? O, pięknie, na 100% i tak musimy wygrać. Dobra, zaczynajmy. Aha, już trzęsiesz portkami jak wierzba liściami. Mieliśmy się bić zgodnie z zasadami. Tak? Co ci powiem, to ci powiem. Ale jedno to ci na pewno powiem, że nie przegadasz mnie, psie. No właśnie, się. Okej, okay. No dobra, masz słabe zaczepki, każdy to wie, sam jesteś psem. Dobra, może tak, rymuję. Masz słabe zaczepki, każdy to wie. Nie marnujmy czasu. Bijesz się, czy nie? Na bitkę nie powiem, przyjdzie jeszcze pora. Tymczasem z ciebie, siwy, wyłazi obora. Aha. O, mamy jakiś rem. No właśnie, twoja matka chyba często chodziła sama po lesie. No dobra, zobaczmy tak. Twoja gęba ma kolor pomidora. Na twoim miejscu szukałbym znachora. Poszukam, nie ma wątpliwości, bo będzie znachor musiał poskładać ci kości. Coś nam się pogoda psuje, kolego. Stawaj na ring, leszczu, bo nie chcę walczyć w deszczu. Lepiej nie wywołuj mojej złości, bo jak skończymy, będziesz skamlał litości. No, tam zara litości, no chyba ty. No, muszę przyznać... Umiesz człowiekowi ładnie wygarnąć. Wygrałeś. Nie będziemy walczyć? A po co? Przecie mówię, że wygrałeś. Wiedźmin zwycięski pokonał Szczotę jego własną bronią. Przegadałeś mnie. Ale tylko dlatego, że jestem dzisiaj nie w formie. Inaczej bym cię zmiażdżył. Tak, jasne. Jeszcze dwóch przeciwników przed tobą.
zanim będziesz mógł stanąć do walki z mistrzem. Cicha moc zazwyczaj jest w górnym mieście, niedaleko zaułka Szalbierzy, a kolos na największym dziedzińcu San Sebastian. Okej. Więc dokąd teraz, tak? Cichą moc, cichą noc. Mamy niby najbliżej go. No, pogoda nam się coś tu zepsuła, ale myślę, że w takim razie, skoro tak szybko nam poszło, to skoczymy na jeszcze jedną walkę. W sumie teraz zastanawiam się te jaja, tak? Bo mamy zakończenie, w którym Jen gdzieś tam z nami pomieszkuje. Może dałoby to radę jakoś wykorzystać pod koniec przygody, jakoś sprawdzić to w ten sposób. No zobaczymy, wszystko przed nami, jeszcze sporo tych misji pobocznych, tak? To mam nadzieję, że... No bo póki co to nie dają mi spokoju. One. Okej, gdzieś może na kolana. Chwila przerwy, bo gdzieś zostaliśmy zranieni tym skokiem. Tak, panie Wiedźminie. Okej, długa była noc, nie kleiła się rozmowa, tak? Chodź, kolego, z kim my mamy tu się dogadać? Czy już mam bić? Bukmacher, a to ty. Zmierzysz się z cichą mocą? Pewnie. Lubię wiedzieć, kogo okładam pięściami. Ten rycerz nie ujawnia twarzy ani imienia? I nawet się nie odzywa? Nie bądź taki ciekawy, Wiedźminie! Rycerski ślub to nie jest jakaś tam byle obiecanka. Cicha moc nie ujawni twarzy ani herbu, póki ktoś go nie pokona. Nie masz na co liczyć! To co, walczysz czy nie? Pewnie. Mam nadzieję tak, że po walce nie zostanę okrzyknięty damskim bokserem. Albo się okaże, że cicha moc to jednak była kobitka. Wyzywam cię na pojedynek. Choć nie wygląda za bardzo, więc... Mm-hmm. Z drugiej strony z głosu... Szlachetne panie, cni panowie! Za chwilę rozpocznie się walka! Okej, okay. O, kontra. To będzie szybka... O, mam nadzieję, szybka walka. Oho. Unik, unik, unik. No chodź. Ho. Jakaś dziwna ta cicha moc, tak? To te rękawki takie nabite coś się wydają, jakby watą czy czymś. Jakieś sterydy, kurczę. W sensie ciekawe, jakby przegrać taką walkę, co by się działo, jakby to się zakończyło. Wow, nie, bez takich chwytów, tak? To... Oho. Co? Przeszła ci ochota? Nie możemy pić. O! To te walki są inne niż te, co mieliśmy do tej pory, ponieważ nie możemy ani pić, ani jeść, a tak się... Na to nastawiłem. No, chodź. Dobra, pięknie. No nic, to w takim razie kontry i ataki, jak zawsze, jak zwykle to bywa. Wow. No, sierpowy to tam jest. Dobra, pięknie, pięknie, pięknie. No to zaraz chyba poznamy twarz tego kogoś. Oh. Panie i panowie! Wiedźmin pokonał w pojedynku nieustraszoną cichą moc! Co to była za walka? Rycerz jest wolny od ślubu i może teraz pokazać twarz. Mocny masz cios. Gratuluję. Dzięki. Chcesz coś jeszcze dodać? Coś o tym, że jestem kobietą? A po co miałbym dodawać? Przecież mamy XIII wiek. Nikogo nie dziwią już nawet kobiety handlarki. Nie będziesz mówił, że z babą walka to nie honor? Tak mówią tylko ci, którzy boją się przegrać z kobietą. Świetnie się spisałeś. Teraz już tylko kolos stoi ci na drodze do walki z samym mistrzem. Znajdziesz go na największym dziedzińcu San Sebastian. Ale tę walkę odbędziemy w następnym odcinku, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Gram z wami, Korle, trzymajcie się. Hej.